Witajcie po raz kolejny, znowu na tym samym jeziorku co ostatnio. Tak jak mówiłem wcześniej, bardzo je lubię, tym bardziej, że mam dzisiaj do przetestowania nowe przynęty, które nazywają się Craftshad. Guma zrobiona na wzór uklei, występuje w trzech rozmiarach, 7,2 cm, 8, 8 i 10. I w sześciu kolorach, od tych naturalnych płoci, okoni, po takie przynęty jak na przykład Fire Tiger. Gumy są dedykowane do łowienia praktycznie każdej ryby. Ja będę próbował nią złowić teraz okonie, jak i szczupaki, ale również uważam, że będą super działały, jeżeli będziemy szukali sandaczy. Wypływamy niezbyt daleko, gdzieś tu się zaraz ustawię poza tą roślinnością, poza rdestem, bo głównie tutaj rośnie rdest. I będę rzucał w kierunku właśnie tych roślin i prowadził przynętę nad samymi liśćmi. No pewnie czasami zahaczymy, ale spróbuję to zrobić tak, żeby tą przynętę jak najlepiej, jak najdłużej zaprezentować, ale tuż nad samą roślinnością. Nowego szada zbroję zwykłą główką jigową. Oczywiście ciężar dobieramy do miejsca, do sytuacji, którą spotkaliśmy nad wodę. Skupcie się tylko, żeby ten hak był maksymalnie do tej tylnej płetewki, żeby on nie był dłuższy, bo nam tą przynętę bardzo usztywni, ona straci pracę. Może być też krótszy i wychodzić tutaj z niecałe pół centymetra wcześniej niż mój, który teraz widzicie. Wędka, którą łowię, jest to wędka z serii SG4. Tak naprawdę dosyć mocny model, to jest dosyć sztywny kij, bo jest to model od 30 do 70 gramów. A przecież wiecie teraz, że przynęta, którą obciążyłem, waży około 10. Tak naprawdę wziąłem tą wędkę tylko dlatego, że łowię tutaj pomiędzy zaczepami. Doskonale czuję przynętę, w niczym mi to nie przeszkadza. A wiem, że jak złowię rybę, a są tutaj naprawdę duże ryby, to nie będę miał problemu, żeby ją wyciągnąć z zielska, którego jest tu naprawdę dużo. Spadło. Ajajaj. Pierwsze branie, ryba spadła. Mały szczupaczek, bo widzieliśmy najpierw, jak wyszedł spod drzewa podczas jednostajnego prowadzenia. Próbuję mu jeszcze raz podać, mam nadzieję, że się nie ukłuł. Zauważcie, pod nami jest maksymalnie metr głębokości tej przestrzeni pomiędzy taflą wody a zielskiem. A ta przynęta, no też mam troszeczkę ten zestaw przegrubiony, plecionka 0,19. Wydawałoby się, że to wszystko jest źle dobrane i toporne, ale dzięki temu ja tą przynętę mogę bardzo wolno poprowadzić. Dlatego często takie przegięcie z tym zestawem, z plecionką, z ciężarem wyrzutowym wędki nam pomaga właśnie w łowieniu w takich miejscach. Pierwsza rybka na Craftshada, no ale nieduża. Dzisiaj tak kilka brań było właśnie delikatnych. No widać, że to jest ten rocznik, ale cieszy i to. W sklepach znajdziecie Craftshady w takich blistrach, pakowane po 5 sztuk.
W każdym, co ciekawe, jest jeszcze taki gadżet, naklejka, którą oczywiście możecie sobie nakleić na przykład na pudełko. Wodoodporna. Niby nic, ale zawsze oko cieszy. Dzisiaj z Kraftszadem uganiam się za szczupakami, ale nawet te największe modele, oczywiście zaczynając od najmniejszych, idealnie będą grały w połowie okoni, no i sandaczy. Dlatego gorąco Wam je polecam. Dzień dobiega końca. Powiem Wam szczerze, jestem mile zaskoczony tą przynętą. Naprawdę, jeszcze raz powtórzę, brakowało mi jej. Dlatego myślę, że i ja, jak i wielu z Was odniesie z jej pomocą bardzo duże sukcesy. No z mojej strony na tyle. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę, wciskajcie dzwoneczek. No i do zobaczenia, do następnego.